Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak naprawić buty, a w zasadzie skupimy się na jednym typie naprawiania uszkodzonych butów, a chodzi tutaj o to, jeżeli Wam pięta się w bucie wywali, bo czasami jest tak, że macie buta, który wygląda jak nowy. Idealny but, po prostu nic mu nie dolega, but jest dobry, a coś się w nim stało. Dwa filmy nagram, jeden będzie, jeżeli kratka Wam się zepsuje tutaj na spodzie, czyli kiedy Wam podeszwa się schrzani i tam ta kratka będzie źle pracowała i będzie Was ubierała w piętę, to będzie osobny film, jak naprawić tamtą przypadłość, a tu inną przypadłość będziemy naprawiali, czyli kiedy pięta Wam po prostu wyleci, bo czasami jest tak, że tutaj macie taką gąbeczkę, na której jest materiał na pięcie, czyli tutaj na tej tylnej części od wewnątrz. I jak zdejmujecie buty takim sposobem, jak ja zdejmuję, czyli nie odwiązujecie sznurowadeł, tylko po prostu ściągacie but o but, to wtedy pięta Wam siłą rzeczy cały czas trze tutaj od wewnętrznej strony tego buta. No i z czasem powstaje tutaj taka dziura, która po prostu nie dość, że skarpety macie na pięcie przetarte, to jednocześnie Was uwiera ten wyrwany fragment pięty. Tutaj do tego filmu specjalnie, powiem Wam, bo już miałem to naprawione, specjalnie wyrwałem to naprawienie. Zaraz zobaczycie dokładnie, bo będziemy to naprawiać, będziecie z bliska to wszystko widzieli i inaczej światło będzie się rzucało, będzie to dokładnie widać, co tu w środku jest, jakie to zniszczenie całkowite. I naprawimy to w piękny sposób, żeby to wyglądało jak idealnie. Jak macie uszkodzoną piętę w dowolnym bucie, Adidasie, czy jakimś tam trzewiku, tak jak tutaj u mnie, to naprawimy to bardzo ładnie i w bardzo prosty sposób. No i dobra, słuchajcie, mamy buta na warsztacie. No i ten but, który dzisiaj tutaj naprawiamy, to jest ta pięta, o której mówiłem, że jest wyrwana. Zobaczcie, a ona tak nie była wyrwana, tylko do tego filmu ja musiałem wyrwać tą piętę, żeby nagrać film, jak to naprawić. Spoko. To wydaje się tak, że sobie mocno uszkodziłem buta, bo to jest tragedia, nie? Ale ona już wcześniej była naprawiana, ale jak wyrywałem to, co miałem naprawioną, tą łatkę tutaj daną, to po prostu jeszcze sobie pogorszyłem stan, niż był kiedyś naprawiany, ale to bardzo dobrze, bo pokażę Wam w filmie, jak nawet takie tragiczne uszkodzenie naprawić. Tutaj, słuchajcie, prosta jest sprawa. Najpierw sobie język tutaj cofnę do środka buta, żeby Wam nie zasłaniał widoku. Oczywiście sobie sznurówki maksymalnie poluźnijcie, ile się tam da. No i dobra, i mamy tą piętę, która, jak widzicie, jest uszkodzona. I co musicie mieć do jej naprawy? Mianowicie musicie mieć jeden, najzwyklejszy, nieważne czy tej firmy, czy dowolnej innej firmy. Ja używam do klejenia okładzin do tenisa stołowego, jak i do klejenia butów, jeżeli potrzeba tego kleju, ale to nie znaczy, że ten klej jest najlepszy. Absolutnie nie. Ten klej po prostu jest jeden z najtańszych, jakie mam w sklepach i dlatego go kupuję. Chociaż Butapren chyba jest jeszcze tańszy, ale jakoś tam się przyzwyczaiłem do tego Dragona. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz. Guma, skóra, żeby to był klej lub Butapren, Budapren, czy jak onkolwiek się nazywa, czyli klej do klejenia butów. Czyli inaczej mówiąc, klej kauczukowy. To jest bardzo ważne, żeby to był nie polimer, nie jakiś tam klej do drewna, bo często mnie pytacie w innych filmach, czy jakiś wikol, czy jakiś tam inny używać. Nie. Jeżeli buty robicie, czy okładziny do tenisa stołowego, to używacie klejów najlepiej, moim zdaniem, kauczukowych. Znaczy, do tenisa to kauczukowych i do butów zdecydowanie kauczukowych klejów. Nieważne jakich klejów. Ważne, że tubka takiego kleju kosztuje około 2,50 do 5 zł. Gdzieś około powinniście dać. W niektórych chciwych sklepach to może nawet 7 zł. 50 ml, nie? Tubka 50 ml kosztuje, powiedzmy, średniej cenie około 5 zł za całą tubkę. Następne, co musicie mieć do naprawy takiego buta, to oczywiście nóż Wam może się przydać. Zwykły nóż. Ja mam taki tutaj nóż w szufladzie, więc taki wyciągłem. Ten nóż w ogóle testowaliśmy w innym filmie. Noże, finki, bagnety i sztylety. Tam o tym nożu mówiliśmy. Następnie nożyczki są Wam niezbędne. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Dla Was może to będzie duża ciekawostka. Zobaczcie, ja mam tutaj skóry. To są skóry naturalne, różne skóry. Jak się przyjrzycie, to może zobaczycie w tych skórach pewien wzór. To jest rękaw z jakiejś kurtki. I powiem Wam teraz tak, to ja nie czekałem, aż mi się kurtka skórzana cała tam zepsuje, tylko wiecie, co ja robię? Idę do lumpeksu w najtańszy dzień, czyli kiedy kosztuje cała kurtka ciężka, skórzana, bo skóra jest ciężka, na przykład 5 zł, taka wyprzedaż lumpeksowa, jak jest, nie? Czyli cała kurtka, cały płaszcz skórzany, który będzie kosztował 5 zł gdzieś, czy na kilogramy, jak będzie kosztowało 2 zł, albo najlepiej na sztukę, jak będzie kosztowało 5 zł, czy tam coś takiego za sztukę całej kurtki, nie? No to słuchajcie, całą kurtkę czy płaszcz skórzany kupujecie za 5 zł, przykładowo.
za grosze ogólnie, nie? I go wycinacie. Nie patrzycie, czy ta kurtka skórzana, czy ten płaszcz skórzany jest dobry, bo wy nie będziecie tego nosić na grzbiecie, tylko to jest dla was baza do skóry, naturalnej, mocnej skóry, której nie da się tak uszkodzić. Skóry, jaką macie na butach na przykład. No i w takim lumpie właśnie nabywacie sobie kawał dobrego skóry na płaszczu, czy czymś, tniecie go na mniejsze fragmenty. I ja mam osobiście zawsze taką skrzynkę, w której różne typy skór sobie wrzucam. Grubą skórę, mocniejszą skórę, elastyczną skórę i tak dalej. Dobra, ja trochę gadam, wiem, na boku, ale to Wam się może przydać, bo takie części skórzane z różnych kurtek, jak sobie kupicie, to Wam się w wielu różnych, powiedzmy, naprawach w domu mogą przydać. Tu na boku krótka wzmianka, jak macie czasami krzesło takie, wiecie, do biurka, zwykłe krzesło, fotel biurowy i on jest skórzany, ma poszycie i często na dupsku on po prostu, czyli na siedzeniu on się uszkadza, nie? To powiem Wam, ja naprawiłem, kupiłem duży płaszcz właśnie skórzany, taker, wiecie co to, ten zszywacz taki tapicerski, co jest. Normalnie obciągnąłem to na całe siedzisko, wyciętą taką, wiecie, plachtę ze skóry. Obiłem to od spodu, bo tam drewno jest takie na spodzie w niektórych właśnie fotelach. Obiłem to ładnie, równo takerem tą skórę i siedzisko wyglądało jak nowe, nie? I potem oczywiście tą zakrytę, czyli tą tekstylną taką zasłonkę dałem na te szwy dodatkowo jeszcze i jak nowiutkie krzesło było. Dobra, a czego go nie mam, bo sprzedałem je, bo chciałem większe krzesło na siebie z podparciem na kark. Dobra, ja tu gadam na boku, ale dlatego, żebyście kupywali skóry, no kupcie sobie raz kurtkę skórzaną czy płaszcz i naprawdę powycinajcie to i Wam się te kawałki, fragmenty poprzydają. Dobra, słuchajcie, tu mam taki mniejszy kawałek skóry, który jest dosyć gruby. On jest naklejony jeszcze dodatkowo na takim jakby tekstylnym czymś, ale to jest bardzo mocna skóra, która jest praktycznie turboskórą, nie? To co musicie zrobić? Zobaczcie, jak macie tą piętę tutaj wywaloną, nie? Ta cała pięta jest wywalona, to ta pięta się ukształtowuje tak naprawdę w pasek, który jest, wygląda w ten sposób, jest taki zaokrąglony, nie? No jak to pięta, jak to but z tyłu, tutaj się zaokrągla i dodatkowo tutaj te ścięcie takie jakby trochę jajowate było, czyli możecie to takie zaokrąglenie zrobić, nie? Zaraz zobaczycie, bo to z tego będę wycinał dopiero na tą piętę, nie? Czyli mam taki fragment tej skóry sobie wycięty z jakiejś tam innej kurtki, czy z czegoś takiego. No i to muszę wyciąć. Czyli pierwsze co robię, to no, ten kawałek jest ogólnie za duży, więc go sobie utnę na dwie części. Z tego nie zrobię, z tego. I teraz słuchajcie, będę modelował tą piętę, czyli najpierw sobie wezmę, dotnę do równych krawędzi kawałek tej skóry. Równych, tak wiecie, w cudzysłowie, bo tu się nie musicie jakoś specjalnie spinać. Ważne, żeby to jakoś tam skwadracić, żeby coś Wam bardziej kwadrat przypominało. Nie musi być idealny kwadrat, ale bardziej, żeby to przypominało kwadrat. No dobra, słuchajcie, mam teraz coś takiego, no, trochę rąb to bardziej przypomina, ale to nie jest istotne. Zobaczcie, i teraz sobie wkładam to do buta, bo muszę sprawdzić, jaką głębokość tej pięty muszę zrobić, czyli do samej wkładki aż wkładam. Oczywiście, jak macie wkładki wyciągane, to lepiej ją wyjąć, no ale jak macie niewyciąganą, tak jak u mnie w bucie jest teraz, to muszę to włożyć w ten sposób. Czyli normalnie tym chudszym krawędzią, nie, taki rąb trochę zrobiłem, sobie pakuję do buta, i sprawdzam, do jakiej głębokości to będzie dochodzić, ten zapiętek. Tutaj zobaczcie, samej góry rantu nie mam uszkodzonego, tylko tu się trochę poniżej zaczyna, czyli sobie do tego miejsca uszkodzonego odliczę. Nie widzicie, rękami zasłaniam. Chodzi po prostu, żebym wiedział, gdzie uciąć tą kawałek tej łatki, jak ją będę profilował. Dobra, tutaj w tym miejscu, tutaj sobie trzymam paluchem i w tym miejscu na takiej głębokości muszę to ciachnąć. Dobra, słuchajcie, to jest ta głębokość, którą muszę tą piętę właśnie zrobić. Na razie jeszcze to nie jest równe, ale to też jest, tak jak mówiłem Wam wcześniej, nie takie istotne. Jeszcze raz przymierzam łatkę, czy będzie to dobra wysokość. O, no i zobaczcie, tą łatkę sobie dociąłem. Widzicie, na wysokość? Mam nadzieję, że widać w aparacie. Tą łatkę sobie dociąłem na taką wysokość, że tu mówiłem, że ten rancik jest jeszcze dobry, a tam poniżej się robi ta dziura. Czyli na odpowiednią wysokość sobie to dociąłem. Oczywiście teraz to tylko włożyłem, aby zobaczyć, czy to będzie pasowało. No i będzie pasowało, nie? Widzicie, że dobrze zasłoniło tą dziurę w pięcie, no ale to jeszcze nie jest koniec roboty. Dobra, teraz jak mamy tą łatkę i wiem, że jest dobra głębokość, to bardzo ważne jest to, żebyście zaokrąglili jej te rogi, żeby to nie były rogi takie kwadratowe, tylko żebyście je lekko pozaokrąglali. Szczególnie te na górze,
Na dole też, ale na górze, tu szczególnie od górnej strony, żeby to było zaokrąglone, a nie było takimi rogami ostrymi. Jakbyście się pytali, dlatego że jak piętę będziecie wkładali w buta, to ostry róg by się Wam zaczął odrywać, bo tam najsłabszy klej by trzymał, a jak jest zaokrąglone, to trzyma większa powierzchnia tego, kiedy piętę tam wkładacie do buta. I dlatego taki zaokrąglony, zobaczcie, łatka wcale ładna, nie? Nie jest, no nie jest nic specjalnego. Zaokrąglony taki języczek zrobiłem z tej skóry. Tutaj widać, że ona kiedyś miała jakieś cięcie, ale mi to nie przeszkadza. No i zobaczcie, teraz to będę jeszcze raz przymierzał. Czyli w dobrym miejscu muszę to obsadzić. Dobra, i zobaczcie, jeszcze raz przymierzyłem to i widzicie, jak to wygląda? Że jest już, może nie wygląda to jakoś idealnie, ale jest już zasłonięta cała ta dziura, cała ta wyrwa, która tam była. To jest nieprzyklejone, to mi luźno tak odchodzi jeszcze, ale ta cała dziura jest tutaj zasłonięta. Tutaj mam odsuniętą wkładki kawałek, tutaj nic nie będzie wystawać. Zobaczcie, pięta już wygląda dobrze, chociaż jeszcze luźno, tutaj nic nie jest na razie przyklejone. Tutaj te boki, czyli ta długość, a nie wysokość łatki, może być dłuższa, bo możecie sobie ją na przykład zrobić taki, wiecie, dłuższy cały ten, żeby było prowadzenie na Waszą piętę, ale ja wystarczy, że na te zaokrąglenie pięty coś takiego wykonam. Dobra, no i teraz zaczynam powoli tutaj majstrować jeszcze, bo zobaczcie, widzicie, że tutaj jest luźne szmaty, są takie, nie? Te stare oszycie, które wyrwałem, no takie luźne, to odstaje, to musimy to odciąć. Z tego powodu, że jak do tego przykleilibyście klej, no to by odchodziło, bo to jest cały czas luźne, więc musimy ten nadmiar luźnej szmaty po prostu z tego wyciąć. Nóż jak brzytwa ostry, zobaczcie, ledwo dotykam, on już tnie. Tutaj nie rzucam śmieci na bok. Tutaj na bok śmieci nie wyrzucam, jak się może wydaje, tylko ja mam tu śmietnik z boku postawiony, na innych filmach widzicie i do tego śmietnika wrzucam te odcięte rzeczy. No zobaczcie, odcięłem już ten luźne fragmenty tej szmaty. Widzicie? Nie ma już tych luźnych fragmentów szmaty. Jest samo coś, do czego stabilnie można przykleić właśnie łatkę. No i następne, co robicie, to możecie kleić już powoli łatę. Kleje są różne. Na niektórych będzie napis, że łatę kleję od tej strony zewnętrznej, nie? A tu jest skóra. Na niektórych będzie pisało, że powinniście odczekać, aż klej podeschnie. Na innych, że dwie warstwy powinniście smarować klejem. Stosujcie się tak, jak pisze na Waszym kleju, który wybieracie, chociaż ja nie czytam nigdy tych instrukcji, już robię zawsze wszystko po swojemu. Ja w ogóle taki jestem, że ja wszystko lubię po swojemu robić i nie lubię schematów, nie? Żadnych tam, co znacie może w moich filmach, które dla Was nagrywam, że ja nie jestem jakimś schematycznym człowiekiem. Dobra, słuchajcie, już tu prawie posmarowałem. Nie za grubo, ale tak, żeby była ta, no trochę więcej tego kleju, żeby było. Zobaczcie, dlatego więcej tego kleju, żeby on tam wszedł żeby w tą piętę wszedł więcej tego kleju, żeby jeszcze ten kawałek materiału. No i dobra, teraz wklejamy tą łatę. Tu trochę Wam zasłaniam, no ale to nic innego nie jest, jak tak naprawdę przytykanie tej łaty do miejsca, czyli do tej pięty od strony wewnętrznej. Jak będę to robił tak, żebyście Wy widzieli, to zrobię to źle, bo nie będę mógł tam ładnie operować rękoma. A znowu, jak będę ładnie rękoma operował, czyli tak jak teraz, to znowu Wy nic nie będziecie widzieć. Czyli jedną ręką sobie muszę poradzić. No zobaczcie, tą łatkę już wstępnie podkleiłem napięcie. Nie wiem, czy to widać. Ona już jest wstępnie przyklejona. Potem jeszcze będę poprawiał jakieś tam, jakby coś gdzieś letko odchodziło. Tak trochę jak tą łatę przytykacie, to tak palcami o tak trochę róbcie, nie? Taką palcówę trochę, żebyście ten klej troszeczkę tam rozprowadzili. Czy to takie, wiecie, takie masowanie palcami, nie? Tej łatki, żeby tam wszystko ładnie się pięknie rozprowadziło i żeby wszędzie klej stykał. Dobra, słuchajcie, sklejone, ale pamiętajcie, że jak świeżo przykleiliście, to musicie odczekać też tyle czasu, ile tam producent napisał. Z reguły te kleje kauczukowe wiążą się tak dobrze po 4-5 godzinach, ale najlepiej, czyli pełna spoiwość jest po 24 godzinach. Czyli piętę, zobaczcie, przykleiłem. Zobaczcie, piętę przykleiłem. Zobaczcie, jak to superancko wygląda. Jak nowy but, nie? To jest ten sam but, co robiliśmy. Tylko jak widzicie, o teraz chyba złapało, tylko jak widzicie, dałem łaty po prostu, nie? Przykleiłem te łatki skórzane z jakiejś tam kurtki czy płaszcza i zobaczcie, no pięta jest idealnie, jak nowa wygląda. Wszystko jest zrobione. Ten klej jeszcze nie jest pełnej spoiwo, bo nie odczekiwałem jeszcze tych 4 godzin, ale to już się tutaj trzyma i się wiąże.
I po tych godzinach, które odczekamy, po prostu będzie but no, wyglądał idealnie. Zobaczcie, jak ta pięta wygląda. W ogóle się nie rzuca w oczy, że tam coś było naprawiane. Widzieliście, jaka tam dziura, wyrwa była wielka. Wszystko niefajnie pracowało. A buta ładnie naprawiliśmy dzięki używanej kurtce z Lumpa, którą specjalnie kupiłem na różne łaty i tego typu naprawy. No i to wygląda po prostu w ten sposób. Czyli pięta całkowicie została naprawiona, nie? Wszystko tam zostało zamaskowane, tak jak mówiłem Wam, ten spód, że też zostanie zamaskowany daną łatką, nie? Wszystko ładnie zrobione. I buty, które nie są w ogóle tutaj jeszcze zniszczone, no można dalej w nich chodzić, bo piętę naprawiliśmy, czyli najsłabsze ogniwo, które ona miała. To takie trzewiki na zimę, które czasami używam do pieszych, przykładowo wędrówek. I z mojej strony to tyle. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Zapraszam Was na następne filmy, które dla Was nagram. O klejeniu i naprawie butów jeszcze jeden film dla Was pokażę. Zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć! Hey!